I mam jeszcze prośbę, aby panie przewodniczący dopuścić również mieszkańców do głosu, bo mają też coś. My mamy pełne prawo wypowiedzieć swoje zdanie, panie przewodniczący. I proszę tego nie ucinać, bo to, co na początku pan zaprezentował z tymi sprawami formalnymi, to mi się nie podoba. My mamy prawo, żeby się wypowiedzieć. I następnie chciał, żebym tutaj głos zabrał prezes. Tutaj naszej, który zażąda naszymi wspólnotami, przedstawił wszystkie pisma, które dostaliśmy i nie widzą problemu w lokalizacji i w sposobie, jak te śmieci tam mają być. Tylko Rada Dzielnicy, nasza Rada chce nam podłożyć jakiegoś trupa tam. Wrócić, komu zależy, żeby na to miejsce wrócił syf? Komu? Proszę, pytam się. Może pan być mniej agresywny. Bardzo uprzejmie pana proszę. Dziękuję. Ja naprawdę, i teraz jestem spokojny, ale ja nie dopuszczę do tego, żeby to wróciło. Bo to jest moje zdanie, ale taka agresja, to praktycznie wystąpiła u każdego mieszkańca tego osiedla. Po przeczytaniu tego artykułu kłamliwego, że wspólnota sobie zawłaszczyła teren. Jak ktoś takiego kłamliwe mógł napisać? Jaka wspólnota? Która? Kto? Nikt nie zawłaszczył tego terenu. Nie wiem, ja myślę. Proszę państwa, proszę o wykazanie. Przepraszam, czy ja mogę jeszcze za momencik? Proszę. Bo właśnie jest powiedziane, że my dzierżawimy ten teren, więc uważam, że mamy jakieś prawo tutaj głosu, wypowiedzenia się. I ja się chciałam zapytać, kto jest odpowiedzialny za artykuł właśnie dotyczący tego, że mają na miejsce tych zamykanych kontenerów wrócić 3 otwarte kontenery. Bo ktoś, nie wiem, no ktoś musi być odpowiedzialny. No ja jestem za to odpowiedzialny. Właśnie i tutaj jest mnóstwo błędnych informacji, bo jest napisane, że jakaś jedna wspólnota sobie przywłaszczyła prawo do tego. To jest absolutnie nieprawda. Ponieważ tam był Zikit, tam była ogólnie z Urzędu Miasta Zikitu, tam było spotkanie, było omawiane, wszystko było podpisane i zgodnie z prawem zrobione. Więc tutaj mnie się wydaje, że nie wiem, no państwo piszą nie do końca wiedząc o czym piszą, albo nie mając do końca wszystkich pełnych, prawdziwych informacji. I to jest krzywdzące, ja uważam, że to po sprawdzeniu wszystkich faktów powinno w kolejnym numerze sprostowanie dotyczące tego artykułu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mogę jeszcze jedno zdanie powiem. Tak. A mianowicie, dopóki były poprzednie kontenery otwarte, otóż rozmawiałam z jedną osobą, która dzwoniła do państwa i pyta się, gdzie mam wyrzucić gruz po remoncie mojego domu. Boże, nie wiecie, przy Goryczkowym są otwarte kontenery, tam proszę wywieźć. W tej chwili są zamknięte. Klucz każdy może mieć. Jeżeli nie ma, to się nie chciało wziąć. Natomiast nie dopuścimy do tego, żeby jakaś osoba, która robiła na gdzieś tam, na którejś ulicy remont swojego domku, przywoziła gruz do naszego śmietniku, za który ja zapłacę, bo ją to nie będzie obchodziło. Przepraszam, co moje to moje. Dziękuję bardzo. Ogłaszam przerwę. Bardzo proszę komisję. No właśnie, i przewodniczący się zastanawia, czy ze względu na...